I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem Kryptomigawka. Porozmawiamy sobie dzisiaj o Bitmain. Czym jest Bitmain? Chyba większość z Was wie. Bitmain Technologies to największy na świecie producent sprzętu do kopania kryptowalut. Zacznijmy od właściciela Jihan Wu. W ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że Jihan Wu, czyli właściciel i co-founder, jeden z współzałożycieli Kwatan Zan, będą odchodzić właśnie z Bitmaina jako główne osoby. I zastąpić ma ich Haju Wang, którym do tej pory był inżynierem od produktów w Bitmainie, ale brał udział już tutaj w przejęciu Bitmaina przez niego od początku grudnia. Nie było oficjalnej daty, kiedy miałoby nastąpić przejęcie, ale wiemy na pewno, że to się zdarzy. Ale jak to się stanie, to Wu i Zan. Ci e, współtwórcy, którzy byli do tej pory, no nie będą tutaj głównymi postaciami, ale nadal będą w firmie i będą podejmować główne decyzje, na przykład zarządu Bitmaina. Jedną rzeczą wartą podkreślenia jest to, że Jihan Wu od 13 grudnia 2018 roku praktycznie jest nieobecny w mediach. To był ostatni jego tweet z 13 grudnia. Wiemy, że ta decyzja mogła być tutaj związana z tym, że. No niestety w ubiegłym roku Bitmain przerzucił się w dużej skali z kopania Bitcoina na Bitcoin Cash. I to też zaważyło na no, inwestorach, i którzy mieli po prostu dość mylnych decyzji, można powiedzieć, dżihana Wu. Bitmain nadal kontroluje 75% całej ilości ASICów na całym świecie, w świecie kryptogórnictwa. W tym momencie do Bitmaina należy Antpool, który ma 10,9% i bt.com, czyli 19%. Czyli razem mają 29%, jeżeli chodzi o... Ale widzimy, że konkurencja deprze po piętach, bo już jeszcze niedawno, około czerwca 2018 roku, Bitmain miał 51% hashrate'u całej sieci Bitcoina, ale widzimy, że w czasie to się zmniejsza, tak jak mówiłem. Teraz jest około, no wystarczy sobie dodać 19,9% do Antpool. No to mamy 10,9% to mamy niecałe 30%. Warto zwrócić uwagę też, że mamy tutaj nie nazwany pool, który operuje teraz 21,6% hash rate'a całego blockchaina. Wiemy też, że Bitmain miał tutaj problemy i finansowe w ostatnich miesiącach. Mieliśmy dużo wiadomości na ten temat, że coraz tutaj źle lub gorzej się dzieje w firmie. Pojawiają się też nowi konkurenci na rynku AC-ów. Widzimy tutaj i Bitminer jest jednym z nich, gdzie w tym momencie produkują jedne z najmocniejszych i najbardziej wydajnych AC-ów, jeżeli chodzi o kopanie. Także zobaczmy sobie tutaj te ceny. I zaraz porównamy sobie z technologią Bitmain, czy Bitmain ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o konkurencję. Widzimy na przykład najmocniejszy ich produkt, iBit11, o zatwarzającej no, mocy obliczeniowej 44 terahaszy na sekundę, gdzie już niedługo, około marca 31, czyli 31 marca 2019 roku, będzie można zamówić właśnie to urządzenie. Jeżeli porównamy to z najmocniejszym do tej pory... Urządzeniem od Bitmaina Antminerem S15, to zobaczcie, jaka jest różnica. 28 terahashy na sekundę w porównaniu do 44 terahashy na sekundę. Czyli konkurencja nie śpi. Drugim wiodącym konkurentem Bitminera w tym momencie staje się InnoSilicon, który tutaj prowadzi Gordon O. Czyli też zobaczcie, jaka jest zatwarzająca moc. 43 terahashy na sekundę. I będzie tak samo wydana pod koniec marca tego roku. To oznacza, że S15 będzie miała bardzo mocną konkurencję miesiąc po wyjściu na rynek. Konkurencja to nie tylko jedyny problem Bitmaina, gdzie możemy przeczytać od jednego użytkownika Lightsword, który jest na Redditie i który ma S15 teraz właśnie w swoim domu i są teraz w stanie znaleźć pewien problem, jeżeli chodzi o oprogramowanie samych S15. Ta rzecz, o której mowa, to jest możliwość. Operowania koparką zdalnie. Czyli atakujący może tak naprawdę wziąć S15, jeżeli by zaatakował taką kopalnię zdalnie z każdego kątka świata. Atakujący w takim momencie ma wielkie pole do popisu, bo z jednej strony może ulepszyć i zwiększyć wydajność takiej kopalni, z drugiej strony może zmniejszyć wydajność, jeżeli to jest konkurencja, a z trzeciej strony może też zmienić adresy, na które są wysyłane, powiedzmy, zarobione kryptowaluty. To jest bardzo ważna rzecz, zanim ludzie po prostu zaczną zamawiać S15, żeby po prostu dowiedzieli się, czy ten problem został rozwiązany. Dobrze, że zostało to zareportowane przez osobę, która jest przyjazna całemu ekosystemowi Bitmaina i opowiedziała o tym problemie. Bo gorzej by to było, jakby to było po prostu nieujawnione i w końcu ktoś by wpadł na pomysł ewentualnego przyjęcia zdalnego. Takiej właśnie kopalni. Ta informacja była potwierdzona przez Security Researcher, takiego independent, czyli niezależnego, powiedzmy, użytkownika Twittera, który zbada właśnie takie różne rzeczy i po prostu zdaje potem reportaż, który też przetestował kod całego oprogramowania SMinerek i stwierdził, że taki problem występuje. Mamy też potwierdzenie tej sposobności na News BTC, gdzie jest tutaj opisane, że Bitmain s 15 jeżeli chodzi o programowanie, jest bardzo, no powiedzmy teraz very buggy. Buggy to znaczy bardzo ma dużo łatek, które mogą zostać pokonane przez osobę, która powiedzmy chciałaby zaatakować takie urządzenie. Nawet mamy potwierdzenie na twicie Jamesa Hillarda. Jak to jest zrobione? Oczywiście nie będziemy tego tutaj puszczać. Dodamy linka dla do tych najbardziej zainteresowanych deweloperów, w których ta informacja może być potrzebna. Jak właśnie White Rabbit testował i ewentualnie instalował zdalnie kod atakującego. W tym filmie właśnie tutaj mamy zrzut tego filmu, gdzie pokazuje nam, jak można do S15 wejść i po prostu przeprogramować zdalnie tą maszynę na swoją korzyść. LightSword odpowiedział na to, że może pomóc usunąć ten problem, ale tylko pod jednym warunkiem. Tylko wtedy, jeżeli dodadzą opcję takiego programu GPL Licenses, programu, który jest używany przez używany przez... Open Source Community, którzy mogą zmieniać ewentualnie różne rzeczy, które znajdą. Bo wiemy, że samo oprogramowanie Bitmaina już było do tej pory paręnaście razy, można powiedzieć, problemowe. I za pomocą tego programu GPL Free Software będą mogli użytkownicy takiego Antka wolność do obsługi, studiowania, zmieniania różnych rzeczy w oprogramowaniu Open Source już wtedy na Antku. Bitmain, Bitmain jednak widzimy, że jest tutaj mocno przekonany do zaangażowania w swoje oprogramowanie i na razie nie zamierza oddać tutaj pałeczki w stronę open source programu, ale może po tym błędzie się to zmieni. Dzięki takiemu programowi użytkownicy sami by mogli naprawiać ewentualnie takie błędy, tylnie drzwi i problemy, które mogą się same nasuwać w kolejnych wersjach Antminerów. Trzeba szukać daleko. Przecież w kwietniu 2017 roku właśnie takie tylne drzwi zostały znalezione do oprogramowania Bitmainu. Trzeba o tym przeczytać na spokojnie na Redditie, gdzie taki backdoor miał sam Bitmain, gdzie sam mógł wejść zdalnie na swoje urządzenia Antminery i wyłączyć po prostu wielką ilość globalnego hash rate Dlatego tak ważny jest open source projekt. Source, oprogramowanie, żeby tutaj się coś zmieniło w tym y, momencie. Wyjdźmy teraz poza myślenie szablonowe. Co by się stało, gdyby ci nowi gracze, którzy się pojawili y, w Chinach na rynku ic i na przykład mieliby tutaj bardzo dużą ilość, jeżeli chodzi o hash rate, w tym momencie na przykład 30%? Albo nawet spójrzcie na ten niezależny pół. Co by się stało na przykład, gdyby. Antpool i Bitcom miał nadal takie e, tylnie wejście. I W tym momencie zamknął był wszystkim użytkownikom na całym świecie e, możliwość korzystania z tego antka. I wtedy 21,6% konkurencji, w cudzysłowie, może przejąć 51% ataku Bitcoina. Dlatego tak ważne jest, żeby uważać na to, co robi Bitmain, i żeby tutaj razem w społeczności open source Działał, a nie tylko dawał swoje oprogramowanie, które często ma, jak widzicie, z historii, swoje problemy. Także podsumowując, widzimy, że Bitmain tutaj się nie poddaje. Gdzie właśnie dzisiaj w wiadomościach dowiadujemy się, że Bitmain ogłosił, że firma opracowała układ nowej generacji służący do kopania Bitcoin oraz innych kryptowalut opartych o algorytm SHA256. Nowy układ o nazwie BM1391 będzie zrealizowany w technologii 7. To ogromny przełom, gdyż do tej najnowsze koparki Bitcoin Adminer S9 są oparte o układy zrealizowane w technologii 16 nanometrów i rynek od dwóch lat oczekiwał na chipy nowszej generacji. Kiedy można się spodziewać, że urządzenia z nowymi układami pojawią się na rynku? A więc prawdopodobnie w drugim kwartale 2019 roku. Także widzimy, że konkurencja nie śpi. Mamy tutaj Ebity, które należą do Ebangu i. Mamy tutaj drugą konkurencję, o której też mówiliśmy dzisiaj, która też nie śpi, także Bitmain musi uważać z jednej strony, a z drugiej strony też chodzi tutaj o oprogramowanie, żeby było bardziej open source, żebyśmy nie mieli problemu w przyszłości z hash rate'em Bitcoina. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się troszeczkę więcej o Bitmainie, co tutaj się dzieje i jaka konkurencja nadchodzi. Także pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.